witamy z tej strony Dex, a to jest pierwszy odcinek z gry, która się nazywa Limbo. Tak. Pierwszy odcinek. Postanowiłem to nagrać, bo naprawdę to jest stara gierka, ale zaje fajna. Bardzo fajna ta gierka. Myślę, że jest warta mojej uwagi. Dzisiaj sobie przegramy trzy takie poziomy i skończę odcinek, tak. Chociaż może trzy poziomy to będzie za mało, no ale co tam. Z tej serii odcinki postaram się dosyć często wrzucać, dlatego że ta gra nie trwa wiecznie tak jak Minecraft, tylko ta gra się kończy. I będę musiał znów szukać jakichś innych gierek, a na pewno się znajdzie, bo już mam inne gierki, więc się nie martwcie, że mój kanał się będzie zamieniał powoli w ogóle w Minecraft. Bo chcę mieć wszystkie gry, a teraz wychodzi na to, że mam ogółem Minecraft tylko. A tego ja sam bym nie chciał. Więc postanowiłem nagrać tą fajną grę Limbo. Okej, i tutaj musimy wsiąść sobie to stateczkę. U mnie grę to poznałem. Całą grę poznałem od JJ'a Jokera. Tak, od JJ'a wszystko poznałem tutaj. No i jesteśmy na tym statku. What is that? Ej, ratunku, iluminaci mnie porwą. Ej, bez jaj. Gra naprawdę buduje w klimat, ziomeczki, jej dźwięki, to wszystko. Dźwięki bez skojarzeń, ale jej dźwięki to wszystko. Bardzo dobrze buduje się w klimat całej tej gry i jest naprawdę zarąbiście. Historia! Tutaj historia jest prosta. Przepraszam za to moje liczne ale trochę coś mnie łapie chyba. Okej. Więc historia jest taka, budzimy się w lesie jakimś chłopcem, prawdopodobnie, nie wiem, iluminaci go porwali, Skyen go porwał i teraz my musimy uciekać! W Polsce zagłady! Do widzenia mi z tym, nasz Mariusz! Powiedziałem, że nasz Mariusz to przejdzie, no ale Mariusz tego nie przeszedł. Próba numer dos. Tak, chyba dos. Próba numer zwein. Uiii! O, idziemy. I tutaj zaraz powinien mnie spotkać. O, to. To jest akurat trudne dosyć. Dlatego, że trzeba tutaj to wsadzić, a nie dać się przy tym złapać. I to jest trudne. Udało się. Jeśli moje audio będzie zbyt ciche, to będę musiał je oddzielić, dlatego że ja wszystko pakuję do jednej ścieżki, a więc GG. Muzyki nie będę dodawał, jeśli tam... O, jest! I tutaj przyleci nam taka skałka. Mi się wydaje... Tą skałkę właśnie to spuszczą takie ziomy. Tak, tą skałkę właśnie spuściły takie ziomeczki, bo im się ogólnie nie podobało, że my tu jesteśmy. Jeśli chodzi o same jakieś top ten, czy coś tego typu, to nie wiem, czy warto poświęcać na to na czas Limbo, na jakieś top ten i tak dalej. Myślę, że nie ma sensu, robię z tego zwyczajny gameplay. Okej. Nie, utopiłem się. Okej. Ale zaraz zobaczymy. Przeszliśmy więcej niż 3 chaptera, więc to już jest niestety nasz końcowy
Dwa Faza, a więc dzięki za oglądanie. Jeśli ten odcinek się spodobał, to zostawcie swoją łapkę w górę. Subskrybujcie, lajkujcie. Ja tylko już sobie wezmę to pudełeczko. Tak, bo już chcę to mieć z głowy. Nie wiem, co tu jest jak z zapisaniem save'ów. I się boję, ale dobra, jeszcze sobie przejdziemy. Jeszcze 5 chapterów sobie przejdziemy. Co tam mi? Wiem, że jestem jakiś szalony. Decyzja prosto z drzewa! Bum. Nasz chłoptaś, co zrobił? O nie! To już wiem, po co nam była ta lina, bo poprzednio robiłem taki błąd, że nie wiedziałem, po co nam... O! Nawet to nie planowałem, to przez przypadek mi się wcisnęło. Okej. Okay. Opsa! Aj! Udało się! Woo! Whee! Dobra, przez... Tu naprawdę ta gra buduje superowy klimat. I teraz uja! Jesteśmy takim strongmanem! Woo! Tak czuło kład A chciałem to zrobić takiego hardcora. Myślałem, że nie wiem, ziom to nie jest Minecraft. No to nie jest Minecraft, ale my pchamy i... Dobra, nic nie mówię. Okej, jeszcze raz. Boj! Ja chciałem się rozbujać tylko. I tutaj z autozapisem jest słabo, bo zapisuje się naprawdę. Okej, bujamy. Bujamy jak kurde Robin Hood. Woo! Za nisko. Nie no, byśmy już tak blisko. Okej. Hopsa! Yeah! Jeszcze coś o tej serii Limbo, nie chciałem po prostu chciałem wprowadzić tą serię Limbo, tylko po prostu też dlatego, że jest zarąbista i ja bardzo ją lubię. A drugi powód, że na moim kanale jest za dużo panów Minecrafta. Dlatego chcę przewyższyć serię z Minecrafta. Innymi seriami. Wiem, że to jest niemożliwe. Ale uwierzcie w to. Wow! Spadłem i się nie zabiłem. Nieźle. Okej, kłodo. Leć, moja kłodo. Leć, moja kłodo. Dobra, nie zupełnie o to mi chodziło. Wystarczy. Whee! Dobra. I tutaj sobie idziemy i zaraz powinniśmy przejść kolejny chapter. Przyszliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty chapter przejdziemy już. Znaczy chapter to nie wiem. Ale to jest Limbo Part 1. A, tutaj będzie Pajojajong. O tak, tutaj będzie nasz Pajojajong. No, a jak ja tam mam doskoczyć? No. No, oblokowałem już ten chapter. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oblokowałem ten chapter. Dobra. Chciałem już skończyć, ale ja też potrzebuję dojść.
Ej, co ja mam zrobić, żeby tam dojść? O! Nie, tu nie chodzi o to, żeby on przyszedł. Ej, ale w jaki sposób my mamy... dostać się tam? Dobra, to jest dziwne. Ale serio, w jaki sposób? Ja to teraz specjalnie zrobię, bo może ja jakiś błąd popełniłem. Nie. To trzeba szybko przejść? Nie wiem, trzeba nogi pokiełbasić. Ale tego jakoś nie mogę zrozumieć. O Jezus Maria! A ja myślałem... Nie no. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Muszę się trochę pouczyć, Limbo. A więc dzięki za oglądanie. Żegnam się z tym przemiłym pajo jajączkiem. Na razie!